I teraz, jak weźmiemy sobie historię osób, które przepracowały właśnie 20, 25, 30, 40 i tak i dłużej, i zestawimy je z osobami, które czasami przepracowały w swoim życiu jeden rok, no to jak my wyrzucamy przeciętną wysokość emerytury chociażby do prognoz, to uwzględniamy całą populację. I tych, którzy mają emeryturę w wysokości kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu groszy i tych, którzy mają emeryturę w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, bo te tacy są. I gdybyśmy zrobili tylko prosty zabieg, na obecnych warunkach, a ta liczba emerytur groszowych przy niezmienionych warunkach będzie rosła, bo niestety ludzie no jak gdyby nie chcą dbać o swoją przyszłość i starają się pracować w sferze, która nie odprowadza tych składek, co jest no może fajne na dziś, ale niezbyt roztropne z punktu widzenia przyszłości, to przy obecnym poziomie tych emerytur poniżej minimalnego, czyli poniżej tej gwarancji dopłaty państwa, to stopa zastąpienia, gdybyśmy tylko wyeliminowali tą część, rośnie o 4 punkty procentowe, już dziś.